Cześć, z tej strony Robert, znowu pachnącego żywicą. Nie znamy się zbyt dobrze, ale może czas najwyższy naprawić ten błąd. Posiadamy gospodarstwo agroturystyczne w Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym. Na powierzchni 20 arów mamy drewniany domek z okrągłego balamszony, tak jak drzewie i górale robili. Mamy pod wynajem dwa pokoje, Maki i Habry. Są do siebie bliźniaczo podobne. Różnią się w zasadzie jedynie motywem przewodnim, czyli kwiatami. Jeden jest w kolorach niebieskim i czarnym, drugi jest w kolorach czerwonym i czarnym. Oba pokoje mają niezależne wejścia, niezależne od domu, więc nawet nie musimy się spotykać. Większość zmeblowania w tych pokojach zrobiłem sam albo miałem bardzo duży udział w robieniu tegoż. Materiały, które zostały pozyskane do budowy łóżek, to są drzewa, które rosły tutaj na działce i przeszkadzały nam w budowie domu. Więc zostały wycięte, wysuszone i wykorzystane do produkcji mebli. Każdy pokój ma swoją łazienkę z kabiną prysznicową, umywalką, lustrem i kibelkiem. Oba pokoje są całoroczne i niezależnie od siebie ogrzewane. Drugi pokój jest lustrzanym odbiciem poprzedniego. W pokojach znajduje się łóżko małżeńskie, wytrzymałe oraz drewniane piętrowe łóżko, niespotykane gdzie indziej, bo robione własnymi rękami. Znajdują się również dwa krzesła i stolik, na którym można przyrządzić sobie śniadanko albo położyć laptopa. W łazience znajduje się grzejnik, umywalka z lustrem, kibelek, kabina prysznicowa. Zgodnie z sugestiami naszych pierwszych klientów zamontowałem w kilku miejscach wieszaki po to, żeby można powiesić ręczniki, odzież. Staramy się, aby goście przyjeżdżający do nas wyjeżdżali od nas zadowoleni, wypoczęci, żeby nie myśleli o troskach dnia codziennego. Produkujemy swoje własne wina owocowe z owoców rosnących u nas na działce, a także z owoców rosnących na przykład w lesie. Produkujemy wina gronowe, produkujemy piwo, czy inaczej, ważymy swoje piwo. Ważymy swoje piwo w domowym browarze. Każdego gościa z chęcią częstujemy. I tak na obrzeżach lasu staramy się żyć w zgodzie z naturą, razem ze swoimi zwierzakami. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale przynajmniej mamy świadomość tego, że jesteśmy tym, co jemy. W niedalekiej odległości jest Wiśnicz, w niedalekiej odległości jest Lipnica Murowana, Bochnia, Kraków, Wieliczka. Masa miejsc, które można zobaczyć, zwiedzić, spędzić tam miło czas, przy okazji się czegoś ucząc. Na naszym kanale jest też playlista z miejscami, w których my byliśmy, odwiedziliśmy i nagraliśmy tam jakieś materiały, więc możecie sobie też zajrzeć, zobaczyć. Może coś Was zainteresuje. Mam nadzieję, że odwiedzając nas będziecie chcieli też skosztować naszych domowych wyrobów, win, piw oraz naszej dąbrowickiej kuchni. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!